Przepraszam, czy o mnie to już wszyscy zapomnieli w tym domu? No. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na film, który będzie recenzją produktu z firmy Clinique, kremu pod oczy All About Eyes. Jeżeli jesteście zainteresowane, to oczywiście zapraszam Was do oglądania. To jest, słuchajcie, próbka, to nie jest pełnowymiarowe opakowanie. Tutaj 7 ml, słuchajcie, takie próbki właśnie można dostać na zachodzie. Także jeżeli jesteście w Anglii, w Niemczech, w Irlandii, nie wiem, w Stanach, to zdobywajcie tam takie próbki, bo naprawdę warto, ponieważ tutaj jest 7 ml, a pełnowymiarowe opakowanie kremu to jest 15. Jest to bardzo wydajna rzecz, także starczy na długo, więc jeżeli tylko macie możliwość, to zdobywajcie takie właśnie próbki. I w Polsce w ogóle zdobycie jakiejkolwiek próbki graniczy z cudem, także no. Ale o tym już pisałam na Facebooku kiedyś tam. Okej, wracając do kremu. Tą próbkę dostałam od jednej z moich YouTube'owych koleżanek, widzek, od Oli, którą serdecznie pozdrawiam. I Ola była właśnie tak miła, że wysłała mi tą próbkę, razem też z takim małym, z taką małą wersją tego produktu do demakijażu fazowego też z firmy Clinique, za co bardzo Ci serdecznie dziękuję. No i dzięki niej właśnie miałam okazję wypróbować te produkty. I tak, od razu powiem, że ja firmy Clinique nie lubię. Każdy produkt, jaki miałam i niestety właśnie łącznie z tym kremem i tym płynem dwufazowym, u mnie się nie sprawdził. Nie wiem, co ta firma ma w sobie, ale każdy z tych produktów okazał się po prostu nietrafiony. Przepraszam Was za moje włosy, ale są jeszcze lekko mokre. Korzystam po prostu z okazji, że jest bardzo ciepło i że mogą one wysychać sobie, wiecie, tak, bez użycia suszarki, bo wiadomo, że suszarka niszczy włosy. Także po prostu one są mokre i czekają, żeby sobie po prostu wyschnąć. I tak, kremik ma taką bardzo lekką konsystencję, taką dość lejącą się i jest bardzo, bardzo wydajny. Myślę, że taka próbka 7 ml starczyłaby na jakieś 3 miesiące spokojnie, bo bardzo mała ilość tego kremu wystarczy nam do po prostu do posmarowania sobie tych właśnie okolic oczu. Ja go używałam, słuchajcie, przez tydzień mniej więcej, a później go odstawiłam, bo dostałam tak potwornego uczulenia, że nigdy w życiu nie miałam jeszcze takiej masakry na twarzy i teraz Wam wstawię zdjęcia. To będą zdjęcia dla osób, myślę, że o mocnych nerwach, jestem bez makijażu i mam mnóstwo krostek na twarzy i także zobaczcie sobie, jak to wyglądało. I to nie było jeszcze tak w takim bardzo dużym zaostrzeniu, ale swędziało po prostu masakrycznie. No jak może widziałyście, to te wszystkie właśnie takie swędzące krostki miałam tutaj właśnie w okolicach oczu i też tutaj, ale to dlatego, że jak nakładam sobie krem na resztę twarzy, nie wiem, czy robię dobrze, że najpierw nakładam krem pod oczy, a później krem na resztę twarzy. W każdym razie robiłam tak, że najpierw nakładałam pod oczy, a później nakładałam na resztę twarzy, to po prostu robiłam sobie tak i to, co było pod oczami, rozsmarowywałam widocznie też tutaj. I tutaj te miejsca i te po prostu były pełne swędzących, czerwonych krostek. Okej, nieważne, światło się zmienia, nieważne. Po prostu było to coś okropnego i nigdy w życiu jeszcze produkt żaden mnie tak nie uczulił właśnie jak ten krem. I generalnie wiem, że wiele osób on uczula. Jak rozmawiałam z moimi koleżankami, które też używały tego kremu, nie były z niego zadowolone właśnie też z tego powodu, ale są też osoby, które bardzo sobie ten krem chwalą i uważają, że to jest jeden z najlepszych kremów, Boże, jak ciemno, jaki kiedykolwiek używały w życiu. Opinie są, jak widać, podzielone. Ja akurat jestem przeciwniczką tego kremu, przede wszystkim po tym, jak przeanalizowałam skład tego kosmetyku i po prostu złapałam się za głowę. I zaraz Wam powiem dlaczego. Dlatego, że na czwartym miejscu w składzie, chyba na czwartym, bo też nie wszystkie tutaj sobie rozpisałam te produkty, na czwartym miejscu w składzie jest, słuchajcie, plastik. Plastik, z którego się robi torby plastikowe, tą folię bąbelkową i tak dalej, i tak dalej. Także
Słuchajcie, to jest masakra. Dlaczego ja mam wcierać sobie w skórę po prostu plastik? Czy moja skóra to lubi? Widocznie nie lubi, skoro dostałam takiego wielkiego uczulenia. Na pierwszym miejscu w składzie mamy tutaj silikony, później wodę destylowaną, później jakieś tam emulgatory i tak dalej. I na czwartym miejscu ten plastik. Słuchajcie, masakra. Masakra. Skład kremu to jest po prostu taki. I ja naprawdę jestem zaszokowana, ile tutaj wchodzi produktów, które mogą wywoływać właśnie stan zapalny skóry, pokrzywkę, mogą ją podrażniać. I podobno kosmetyki Clinique są testowane alergologicznie, są bardzo takie, wiecie, dla osób, które mają skórę wrażliwą i tak dalej. No niestety, moim zdaniem, nie jest tak w przypadku tego kremu, ponieważ skład tutaj naprawdę pozostawia wiele do życzenia i ten krem to jest jedna wielka chemiczna bomba. Na wizażu można przeczytać, że krem zawiera lipidy, witaminę B6 i E, wyciąg z zielonej herbaty, długotrwale nawilża, zmniejsza drobne zmarszczki, obrzęki i cienie, chroni przed szkodliwym działaniem środowiska. A sam tak naprawdę jest szkodliwy komplekt dla środowiska, bo kompleks silikonowy, te różne silikony nie są biodegradowalne i ten plastik to już w ogóle jest jedna wielka masakra. I oczywiście u niektórych ten krem może się sprawdzić, nie zaprzeczam, ale jeżeli chcecie kupić ten krem, nawet na Allegro, to najpierw zaparcie się o próbkę i po prostu sobie go wypróbujcie. Jeżeli u Was się sprawdzi, jak najbardziej możecie go kupić. Natomiast jeżeli zobaczycie jakiekolwiek takie, wiecie, oznaki, że macie jakieś podrażnienie, krostki itd., to nie warto naprawdę wydawać tych, nie wiem, 125 zł za 15 ml, bo tyle on właśnie kosztuje chyba. Także ja ogólnie nie wiem, czy ten krem mam polecać, czy nie polecać. Polecam przede wszystkim to, żeby go wcześniej po prostu wypróbować i nie narażę się na to, że wydamy 125 zł, a później po prostu będziemy cierpieć, tak jak ja, i drapać się wszędzie i po prostu jedna wielka masakra będzie. Słuchajcie, wzięłam też pod lupę ten słynny ich złuszczający ten... No ten tonik niby, ten taki z tego systemu trzech kroków. Ja miałam ten system trzech kroków, u mnie on się totalnie nie sprawdził, mimo że był on dobrany super do cery, i do rodzaju mojej cery. Nie kupiłam na szczęście pełnowymiarowych produktów, nie była to też ta wersja najmniejsza, tylko to było takie pudełko właśnie z trzema produktami. Takimi no dość sporymi, starczyły mi więcej na jakieś 2 miesiące stosowania. I słuchajcie, w tym toniku, super ekstra toniku, na pierwszym miejscu jest alkohol. Słuchajcie, alkohol to jest jedna wielka, to jest największa zbrodnia, jaką możemy sobie zafundować w skórze. Owszem, on będzie złuszczał, on będzie oczyszczał skórę bardzo, on będzie bardzo ją tak otłuszczał, ale to jest, słuchajcie, alkohol, on bardzo wysusza, on dlatego złuszcza, bo wysusza. I naprawdę są inne sposoby na to, żeby pozbyć z twarzy sebum i martwych komórek. Natomiast alkohol, no kupcie sobie alkohol w aptece 70% i przemywajcie sobie skórę, naprawdę to wyjdzie na jedno. Na drugim miejscu, słuchajcie, jest woda, później jest ten oczar virginijski, ten jest taki słynny, gliceryna, jakiś mentol, borax i 3 barwniki, słuchajcie, to jest tyle. Jak za taką kasę, za 200 ml, to skład jest naprawdę, pozostawia też wiele do życzenia moim zdaniem. Natomiast wziąłam też pod lupę ten super nawilżający lotion i też skład nie jest jakiś rewelacyjny, zawiera on dużo parabenów, dużo barwników i skład ma też bardzo prosty. Na pierwszym miejscu woda, na drugim parafina, czyli też produkt, który jest, który powstaje w wyniku przeróbki tam ropy naftowej, później jest olej ziarenny z sezamu, tak? Dobrze mówię? Emulgatory i tak dalej, i tak dalej. No i te parabeny, barwniki, jest ich dość dużo. Także naprawdę jak na firmę Clinique, myślę, że te składy tych produktów pozostawiają wiele do życzenia. Ja nie jestem absolutnie kosmetologiem, natomiast po prostu to wszystko znalazłam w internecie. Informacje o tych produktach, o tych składach znalazłam w internecie. Wpisywałam sobie w Google'ach każdą nazwę poszczególnego składnika i po prostu później
sobie czytałam i znajdowałam informacje na ten temat i te kosmetyki po prostu mi się nie podobają ze względu na skład właśnie. Miałam też właśnie ten punkty do makijażu oczu i słuchajcie, on oczy mnie bardzo piekły po używaniu właśnie go, po przyzmywaniu makijażu. Nie miałam żadnego zaczerwienienia, ale czułam takie, wiecie, nieprzyjemne pieczenie. Miałam też z Klinik taki ten błyszczyk Super Balm. Byłam strasznie na siebie zła, bo kupiłam pełnowymiarowe opakowanie w Douglasie. Na początku był fajny, po 2 miesiącach zaczął tak śmierdzieć, że nie byłam w stanie go używać. W sensie był obrzydliwy, mimo że stosowałam go, nie używałam go nie wiadomo jak. Zawsze dbałam o to, żeby ten aplikator był czyściutki. Słuchajcie, no masakra. Masakra. Gdybym miał jakiś zapach w sobie, być może nie czuć było tego zapachu, ale niestety no mi się to nie spodobało. Także dobra, koniec tutaj o firmie Clinique. Jeśli chodzi o ten krem, tak jak mówię, próbujcie go najpierw, kupcie próbkę albo zdobądźcie próbkę i dopiero po użyciu próbki kupcie sobie pełnowymiarowe opakowanie, bo możecie się bardzo rozczarować. I to chyba tyle, co chciałam powiedzieć na temat właśnie tego kremu. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Przepraszam tutaj za jakieś zawirowania ze światłem, ale możecie zobaczyć, jak światło robi dobrze mojej twarzy, czyli jak fajnie wyglądam, jak jest takie większe oświetlenie, bo w rzeczywistości wcale nie jestem, nie mam super cery i te osoby, które mnie widziały na żywo, to wiedzą, co mówię, wiedzą, że mówię prawdę. Między innymi właśnie Ania, którą serdecznie pozdrawiam, którą spotkałam w Empiku chyba tydzień temu albo 2 tygodnie temu, która mnie rozpoznała. Słuchajcie, ja w takich sytuacjach, a zdarzają mi się one dość często, że ktoś mnie rozpoznaje, nigdy nie wiem, co mam powiedzieć, jak mam zareagować. Zachowuję się wtedy dość dziwnie, także jak nie ja. Jest mi po prostu jakoś tak dziwnie głupio, nie wiem. Więc jeżeli byłam jakaś dziwna, to po prostu dlatego, że ja nie wiem, jak się zachować w takiej sytuacji. Także no bardzo się cieszę, że mogłam Cię poznać i bardzo było mi miło, że powiedziałaś mi tyle fajnych słów. Serdecznie Cię pozdrawiam, obiecałam Cię pozdrowić w tym filmiku. Pozdrawiam też wszystkich, zapraszam do mojego Facebooka i słuchajcie, Facebook, zaproszenie Was do Facebooka to był strzał w dziesiątkę i mogę mieć z Wami kontakt i to jest naprawdę rewelacyjna sprawa, także zapraszam Was do mojego Facebooka i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!